Jolanta Milas, ja jestem z Katowic, w drodze ze Śląska do Warszawy. To są pierwsze etapy przenoszenia i decentralizacji do koncentracji Polski. Jestem przedsiębiorcą w Katowicach, natomiast jestem również w Komitecie Obywatelskim Inicjatywy Ustawodawczej Programu Uczciwa Polska. Jaka jest szansa, żeby politycy przestali się zajmować mordowaniem siebie nawzajem, a zaczęli zajmować się tymi wszystkimi sprawami, które tutaj zostały poruszone. Moi drodzy, Jolanta Milas mówiła o naszej inicjatywie Uczciwie Polski. Dziękuję za to, że jesteś w tym komitecie i że jeździsz, widać, po całej Polsce i też promujesz te rozwiązania. To bardzo ważne. Kiedy się zakończy i kiedy będzie normalnie? Kiedy ten spór, urywanie sobie głów, opluwanie się skończy? Polityka jest swego rodzaju sporem i dyskusją. Tylko ten spór i dyskusja musi się odbywać w ramach normalnej debaty publicznej. W ramach określonych zachowań przyzwoitości. W Polsce polityka została sprowadzona do rynsztoka. Jest w rynsztoku dzisiaj. Niestety jest w rynsztoku. Jest w rynsztoku intelektualnym, bo dyskusja na jakiś poważny temat po prostu nie ma miejsca. Chcesz porozmawiać poważnie o programie, przedstawić swoją wizję. Nikt nie chce z tobą dyskutować. Krótkie hasło, najczęściej inwektywa. O, to się przebije. Taka ciężka choroba opanowała niektórych polityków, czasem z tych naprawdę wielkich formacji. Szczególnie formacja rządowa tutaj ma się czym poszczycić, jak sieje chorobę nienawiści. I to nie tylko dotyczy już polityków, tylko dotyczy już całego państwa. Ciężka choroba nienawiści opanowała Polskę. Ona jest dużo gorsza niż wszystkie inne pandemie rozpoznane do tej pory. Bo ona niszczy rodziny. Ona przedziela i przecina rodziny na pół. Ona przecina nienawiścią stoły świąteczne.